życia motocyklisty. Ale garbusek fajny, fajny, fajny. Do czego chcę nawiązać, że pół godziny jazdy teraz w deszczu, wszystko po to w południe, aby pójść na pocztę, odebrać paczkę, bo moja poczta lokalna funkcjonuje w tygodniu tylko do 13, więc nie ma szansy po pracy cokolwiek odebrać. No, jestem zupełnie mokry i jeszcze pół godziny na powrót do pracy. I kombinezon będzie bardzo mokry i będzie powrót w tym samym mokrym kombinezonie po pracy. Czasem nie ma zaskoczenia, gdy się idzie z poczty, a zamawia części na eBayu. Dlatego, że części przyszły z Polski. Czujnik luzu. Tak wygląda obecnie w południe. Zwykły dzień grudniowy, czyli pada mokro. Paczuszka jest, będzie wymiana oleju, będzie wymiana czujnika, a teraz szybko, bo zostało pół godziny do pracy, jazdy w deszczu. Grzanetki, jak to mówią, ratują życie, komfort jazdy. Odpalam grzanetki i w drogę. Wyłączam, no jestem już w pracy, spóźniony 5 minut, idę szybko coś zjeść. I wracam do roboty. No, cały mokry. Tak jak mówię, będę wracał na mokro. Wiadomo, nie mam ogrzewania żadnego zupełnie. Więc sobie na szafę informatyczną powieszę, może troszeczkę odeschnie to. I po 3 godzinach pracy. Co się stało? No nic, nie wyschło. No. I powiem tak. Buty są delikatnie mokre w środku. Kombinezon też jest mokry, tutaj szczególnie. Ta zewnętrzna warstwa i membrana prawdopodobnie było ocieplenie. I teraz jest taki efekt. No może nie jest zimno, bo jest 18 stopni tutaj, ale czuć, że to jest chłodne i mokre. Może nie na wylot, ale jest mokre i jest ta cała nieprzyjemność. No to się szykuje na zjazd do jaskini i gorący prysznic i od razu klimatyzacja i suszenie na jutro kombinezonu. Mam nadzieję, że po drodze nie będzie znowu lało, wiszą ciężkie bardzo chmury i taka to jest codzienność, rękawice też mokre, ale w miarę dają radę, bo grzane manetki robią dużo roboty. I tak, przesyłeczka, czujnik biegu neutralnego od pana Piotra Klasy. Mi się kojarzy, że już sporo części po prostu zamawiałem. I okazało, że właśnie z Polski. Więc będzie chwila. Olej już czeka, filtr już czeka. Jest olej, jest filtr. Tylko chwila czasu. O, więc nie wiem, mam taki olej. To jest stary. Kupiłem nowy 1000, stary jest 500. Teraz bądź mądry. Pada, jak zawsze, ten cały tydzień. I co, mokry wracam, zakupy zrobione. Pranie, suszenie, no bo jutro też jest dzień, więc wszystko musi się ładnie wysuszyć. Chociaż niekoniecznie musi, ale jak się wysuszy, bo buty są na przykład całe mokre. Dzięki klimatyzacji, 30. stopni ustawiłem, niech sobie dmucha suszy. Bo takie rzeczy jak rękawice są totalnie mokre, plecak też, kask też. I sobie to musi wyschnąć. A jeżeli nie wyschnie, będę się martwił. I to jest ok, jeżeli jest taki deszcz pod koniec dnia. Ale nie jest ok, kiedy jadę do pracy i zmoknę w ten sposób, no bo w ciągu dnia nic mi tam nie wyschnie i będę wracał tak samo mokry. Więc jestem zadowolony z tego, że tak to wygląda w obecnej chwili.